Pani Doroto, gdy pytaliśmy na początku sesji pani agenta, czy będzie taka możliwość, by chwilkę z nami porozmawiać się udało, to powiedział, że musi sprawdzić, czy będzie jeszcze power w pani. No i tak sobie czy będzie power? Power, moc. Mój. On nie znika nigdy. No właśnie, bo tak się uśmiechnąłem wtedy, bo sobie pomyślałem, że pani słynie z tego wigoru i uśmiechu. Czy jest trochę tak, że ludzie zawsze oczekują, że przyjdzie ta wersja Doroty Pomykały właśnie uśmiechnięta i z pełnym wigorem? Powiem panu, że wczoraj, czy tam przedwczoraj już, byłam w Gdańsku przy okazji też promocji filmu, jednocześnie po pokazie. Spotykałam się z ludźmi, tam żeśmy sobie gadali, opowiadali takie różne fajne rzeczy i w którymś momencie to pani mówi, Boże, jak ja się cieszę, że ja panią poznałam i że pani jest taka wesoła, bo ja myślałam, że tu przyjdzie taki smutas jak na tym ekranie. No więc tyle mogę powiedzieć, że tak mylę ludzi, ale to chyba dobrze. Ale nie zawsze jest przecież tak, że jak musimy wyjść do ludzi, jak musimy wyjść do pracy, to w głowie wszystko jest super i że nam się chce. Czasami myślę o tym, no bo w różnych sytuacjach rzeczywiście wychodzi się do pracy, czasami się z kimś pokłócimy niechcący i wprawia nas to w taki nastrój, że wow, żyć się nie chce. Natomiast to jest mobilizacja, to jest po prostu odruch, prawda? Wchodzi się na plan, wchodzi się do teatru, wchodzi się na... I człowiek jest innym człowiekiem i tamto coś, co przez chwilę wybuchło, czy tak spowodowało taką iskrę czegoś tam niefajnego, pejoratywnego, tak możemy mądrze powiedzieć, gdzieś znika, nie wiadomo gdzie. Tak wtedy człowiek myśli, a po co to wcześniej było robić? Nie lepiej to było jakoś szybko zażegnać. A bywa pani w życiu codziennym aktorką? Wie pan co? No, najbardziej się cieszyłam, że mogę to wykorzystać i to był chyba jedyny taki, jak coś trzeba załatwić. I jak moi rodzice bywali w szpitalu, bez przerwy tam chodziłam, mówiłam, halo, to ja, bo wierzyłam w to, że dzięki temu może jakoś tak czulej zaopiekują się mamą czy tatą. Wtedy w to bardzo, bardzo mocno wierzyłam, bardzo. A jak ktoś nie kumał, to mówiłam, ja w Brzyduli grałam albo gdzieś tam. Wtedy tak, ale normalnie nie. Czy kobiety według pani mają w zawodzie aktora trudniej, w zawodzie właśnie aktora, aktorki? Nie? Podejrzewam, że, no, że ról dla kobiet jest na pewno mniej, na pewno. I dlatego ten taki teraz nurt, żeby dopuszczać do głosu kobiety dojrzałe, nie określając ich wieku, ani rocznika. Rzeczywiście tak w dyni powiedziałam, że piszcie dla nas, prawda, jesteśmy, pomachałam ręką i możliwe, że tak się zdarzy i będzie cudownie. Jak się nie zdarzy, też będzie cudownie, abyśmy tylko żyli, byli zdrowi. Zrozumiałem, że praca, te kolejne role, czy przychodzą, czy nie, i jakie to nie jest najważniejsze, więc co jest najważniejsze w życiu? Zdrowie. Na pierwszym miejscu. Na drugim i trzecim też? To jest tak ważne? Tak, wie pan, bez tego ani rusz, w jedną czy w drugą stronę. Można mieć roliska nie wiadomo jakie. Teraz niedawno gdzieś przeczytałam, że Jane Fonda chyba choruje. I tak jeszcze opowiadała, że na szczęście ma tyle pieniędzy i tak dalej. Stać ją na fantastyczną klinikę i żeby się cudownie zaopiekowali, no. Nie wszyscy mamy kliniki i dużo pieniędzy, żeby się cudownie nami opiekowali, ale naprawdę nic tak nie smakuje. Trochę żyję rzeczywiście, tak jak pan powiedział, i wiem, że nic tak nie cieszy jak zdrowie. Jak ono jest, wszystko się może zdarzyć. Będziemy mieć siłę, ale walka i oddawanie energii na jakieś ułomności, na leczenie czegoś, na zamartwianie się, czy rodziny, to jest duża strata energii, więc ja naprawdę z okazji nadchodzących świąt, jeśli pan pozwoli, życzę wszystkim zdrowia i spokoju. Bardzo nam on wszystkim jest potrzebny. Spokój.